Sponsorem programu jest firma Bonimet, producent aerozolu doustnego Anginbon na ból gardła i chrypkę. Dzisiaj Ziołowa Apteka zaprasza Państwa do tropikalnej dżungli. W tej dżungli rosną rośliny, które stosowane są zarówno jako przyprawy w kuchni, ale także mają własności lecznicze, gdyż są źródłem prozdrowotnych olejków eterycznych. Eukaliptus, a w zasadzie drzewo eukaliptusowe, to roślina, która jest pokaźnych rozmiarów, ale najważniejsze w nim są takie oto listki. Te liście stanowią źródło olejku eterycznego, który stosowany jest zarówno do aromatyzowania cukierków, jak też i również jako środek stosowany w aerozoloterapii. Ja nie polecam na bóle gardła cukierków eukaliptusowych, zważywszy na to, że tam jest cukier. Natomiast olejek eteryczny jak najbardziej, zwłaszcza połączony z innymi olejkami o podobnym spektrum działania. Eukaliptus należący do rodziny mirtowatych obejmuje blisko 600 gatunków. Pochodzi z Australii, ale rośnie także na Nowej Gwinei, w Indonezji, Chinach i Brazylii. Eukaliptus to, z wyjątkiem 10 gatunków tracących liście sezonowo, wiecznie zielone krzewy lub drzewa. Niektóre z nich, na przykład eukaliptusy królewskie, dorastają nawet do 100 metrów. U większości gatunków kora zrzucana jest co roku, co tworzy na pniu kontrastowe wzory. Drewno drzew eukaliptusowych ma zastosowanie w budownictwie, szkutnictwie i przemyśle meblarskim. Źródłem olejków eterycznych są liście. Oto znane wszystkim goździki, a w istocie są to pączki kwiatowe tego oto tutaj drzewa, czyli goździkowca wonnego. To drzewo jest dość potężne, potrafi dorastać do 15 metrów, rośnie na terenie Indonezji, Filipin, w ogóle Azji południowo-wschodniej. Te pączki kwiatowe, które są na mojej dłoni, są znane wszystkim, przede wszystkim w kuchni, dlatego że w kuchni stosowane są do aromatyzowania różnych potraw. No, któż z nas nie jadł pierników, które pachną goździkiem, ale również są one nieodłącznym elementem grzanego wina. W medycynie goździkowiec był stosowany, jest stosowany ze względu na swoje własności antyseptycznie bardzo silne, ale także ze względu na to, że posiada własności przeciwbólowe i stomatolodzy często go używali. Pamiętacie może Państwo czasami taki delikatny zapach olejku goździkowego, jaki unosi się w gabinecie stomatologicznym, właśnie nasączony olejkiem goździkowym gazik przyłożony do zęba dawał pacjentom ulgę. Goździkowiec korzenny znany jest także pod nazwą czapetka pachnąca. Rośnie w stanie naturalnym w Indonezji. Uprawiany jest w krajach o klimacie równikowym, głównie na Półwyspie Malajskim, Zanzibarze i Madagaskarze. Źródłem surowca zielarskiego są wysuszone, częściowo nierozwinięte pączki kwiatowe. Olejek goździkowy jest silnym antyoksydantem, ma działanie antyseptyczne, pobudzające i rozkurczające. Stosuje się w stanach zapalnych gardła, jamy ustnej oraz przy bólach zębów. Te patyczki, które Państwo tu widzicie, to nie są patyczki, tylko kora cynamonowca. Być może Państwo ją znacie bardziej w postaci sproszkowanej, gdyż jest znaną i stosowaną, lubianą przyprawą. Kora cynamonowca rośnie, cynamonowiec rośnie na Ceylonie, w Azji Południowo-Wschodniej, w Chinach, jest także uprawiany w Karaibach. Ten cynamonowiec, który Państwo tu widzicie, to źródło zarówno znakomitej przyprawy, która rozgrzewa nasze jelita zgodnie z zasadami medycyny chińskiej. Cynamon był silnie rozgrzewającą przyprawą, poprawiał funkcję naszych jelit, a zgodnie z naszymi koncepcjami wiadomo, że poprawia on trawienie.
ale w kuchni ma on zastosowanie również inne. Otóż działa jak silny antyseptyk. Jako silny antyseptyk nie tylko służy do aerozoloterapii, czy nie tylko do aerozoli podawanych na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, ale także jest stosowany do konserwacji mięsa. Pamiętajcie Państwo, że w czasach zamierzchłych nie było lodówek i aby mięso się w tropikach nie zepsuło, używano do tego właśnie cynamonu. No, cynamon był nawet stosowany do czegoś takiego, co nie ma nic wspólnego z kuchnią, bo olejek cynamonowy i same urazki cynamonu starożytni kapłani w Egipcie używali do balsamowania zwłok. Tak silne były jego własności bakteriobójcze. No, oczywiście cynamon stanowi element kadzideł, piękny zapach. Jest to jedno z najlepiej udokumentowanych zdrowotnie produktów. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż już nie olejek cynamonowy, ale sam cynamon na koniec noża stosowany potrafi obniżyć ciśnienie. Także dla ludzi z nadciśnieniem również może być to ciekawa sprawa. Rodzaj cynamonowiec obejmuje blisko 250 gatunków, z czego najbardziej cenionym jest cynamonowiec cejloński. Z niego pozyskuje się znaną i cenioną w świecie przyprawę. Należy do rodziny wawrzynowatych. Pochodzi z obszarów o klimacie tropikalnym. Uprawiany jest dziś głównie w Indiach, Sri Lance i Birmie, ale także w niektórych regionach Afryki, na Karaibach, w Ameryce Południowej i Środkowej. Dziko rosnące egzemplarze osiągają 10 metrów, jednak te uprawiane nie przekraczają 3, ze względu na nieustannie przycinane młode pędy, które są głównym źródłem cynamonowej kory. Laski cynamonu, które odłożę może na miejsce, ale patrzcie Państwo, to kardamon, również znakomita przyprawa. Tutaj nasz znany już goździk i przyprawy korzenne stały się elementem potęgi, którą zbudowały niektóre królestwa. Dochody króla Portugalii, który czerpał podatek właśnie z przypraw, były swego czasu 50-krotnie większe niż dochody króla Anglii. Tak znaczne profity przynosił handel przyprawami korzennymi, które pochodziły z tropikalnych wysp. Rośliny lecznicze z tropików wykorzystywane były od dawna i dalej są, dlatego że są źródłem olejków eterycznych, które stosowane są zarówno w kuchni, jak i w medycynie. W medycynie to przede wszystkim leczenie bólów gardła, bólu przewodu pokarmowego, ale także do poprawienia nastroju i dla uspokojenia. Także zachęcam Państwa także do stosowania tych egzotycznych roślin w fitoterapii, ale także w kuchni. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.